Szefie, co się odwaliło? Kto strzelał? Myślisz, że ja jestem przechwiedzący, jak cyganka na ulicy? Było tak blisko cholera, no, straciliśmy sojuszników i jeszcze ktoś do nas strzela, jesteśmy w dupie. Przestań panikować, jak baba na straganie, z tymi dwoma się niedługo policzymy, a teraz muszę się rozejrzeć, kto tak ładnie do nas strzelił. Kurde, no gdzie on jest, jeszcze raz trafię i będzie po nim. O, w dupę. Tak myślałem, że to będzie błąd, zostawiając cię żywą. Ja tak samo myślałam o tobie, załatwmy to teraz. Nie no, idiotko, co ty sobie myślałaś, że pokonasz mnie? Jestem najpotężniejszy na świecie. Najpotężniejsze to ty masz jedynie ego. Haha, ha, jeszcze walczy, jesteś niesamowita i niesamowicie głupia. Spytałbym zasadniczo. Jakie masz ostatnie słowo, ale ja nie walczę uczciwie, żegnaj. I tak bym powiedziała, jebał cię pies. Dobra, teraz na pewno, na pewno jestem najpotężniejszy, jak ten czas leci. Z małego Sudanu stworzyłem państwo nie do pokonania, teraz Europa mnie nie powstrzyma. Bójcie się, przejmę was, a potem Amerykę Południową i na koniec resztę świata. Kurde, zapomniałem jeszcze o tych zdrajcach. Pożałują tego jak cygan pod moim domem. Pora się nimi zająć, bo jedynie oni mogą fartem mnie powstrzymać. Nie będę ryzykować, zniszczyć ich. Rozkaz. Zaraz się przekona, że źle zrobił, jak sąsiad wysyłający swoją żonę pożyczyć ode mnie cukier. Oj, słuchajcie, ja muszę na razie gdzieś skoczyć, ty ich pilnuj tutaj. Coś się stało, czy coś. Nie, spokojnie, nic takiego, poradzę sobie, mam nadzieję. Co mu jest? Spokojnie, pewnie straczki dostał i poszedł załatwić swoje. Zaraz wróci. Nie wydaje mi się. Co się dzieje? Co widzisz? Zaatakowali go, ale dostał ze sztachety przez łeb. Biedactwo, trzeba mu pomóc. Co tam się dzieje? Dalej mów. Przewrócili go, coś gadają. O Jezu, zdjęli mu spodnie. O kurwa, jeden zaczyna go rypać. Nie mogę na to patrzeć. Przestań. Musimy natychmiast go ratować. Nie ma mowy, że mamy tam iść. Dostaniemy po dupie jak od starego zawylane piwo. Zostajesz tutaj ze mną. Musimy się trzymać w Europie z innymi. To sama idę. Ty, powiedz, co teraz tam się dzieje. Cóż, chyba kończą. Teraz go biorą, zawieszają jakiś sznur między nogami. O kurwa, wieszają go za tego, a on ma małego. Matko Bosko, choć szybko ze mną mu na ratunek. Nie no, kurwa, świruje tylko xd. Że co? Bekę sobie tylko robię, ale dobra, teraz tak na poważnie, zaatakował go Asaminowy i teraz co się rozmawiają? Kto go zaatakował? Mówię przecież, Asaminowy. Na co czekasz złama się, atakuj. Nie jestem takim prymitywem jak małpa na trzepaku, znam cię, wiem co chcesz zrobić. Dajesz, zrób pierwszy ruch. Oj nie nie, nie sprowokujesz mnie haha. Nareszcie. To co ty na to żebym teraz zaczął, zdrajco? Śmiało, nic wam nie pomoże, a z szefem policzę się osobiście. Obudź się kurwa, nie dotrzesz nawet do niego. To wy się obudźcie, posłuchajcie jeszcze nie jest za późno dla was. Serio masz nas za takich, co zdradzi jak typowa Karina. Ale wy sami możecie zostać zdradzeni, posłuchajcie mnie. Jak zdradzeni, co ty i Judaszu. Posłuchajcie, myślicie, że jeśli on pokona Europę i będzie już wszechpotężny, to czy na pewno będzie jeszcze potrzebował sojuszników? Naprawdę myślicie, że nie skłoni się do tego, żeby wam odebrać wszystko jak innym? Hmm, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. To najwyższa pora, posłuchaj, znamy się, wiem, że nie jesteś aż tak głupi na jakiego wyglądasz. No. Jesteś ciut głupszy. Co? Nic. Słuchajcie, razem mamy szansę go pokonać, połączmy się. Masz jakiś plan? Zwabicie go tutaj, potem go we czterech zaatakujemy, nie zdąży nawet zareagować. Ryzykowne. Nie ma pewności, czy nie jest na to przygotowany. Jeżeli tak, to pokona nas wszystkich, nie z takich opresji wychodził. Owszem, jest silny, ale my również, jeżeli połączymy siły, damy mu radę. A co potem? Reszta świata będzie nas miała za zbirów do końca życia. Wybaczę Wam, tak samo jak wybaczyli nam. Poczekaj, ktoś dzwoni. Halo. Obserwuję was, co wy tak długo się z nim bawicie. Już, już, o kurwa. Co jest? Obserwował nas wybacz, stary Iran, teraz. Teraz odpowiadanko na pytanko: Jak ocenisz nigerki umiejętności oczywiście walki od 1 do 10 ciężko stwierdzić. Jest zbyt niespokojna, ona to by pruła każdego a potem by wołała pomocy, więc tak pięć na dziesięć, masz, tu jest do ciebie pytanie. Co się stało z moim okiem? M, straszna sytuacja, jechałam samochodem i nagle miałam poszczał. Ktoś do ciebie strzelał? Żem się poszczał w gaciach, musiałam szybko wyjść z samochodu i poślizgnęłam się na papierku po lodzie ekipy nadziewając się na banana. Kurwa, muszę coś zrobić z tą dziurawą reklamówką. Co byś zrobił jakby Nigeria zginęła lub cię zdradziła? Jakby zginęła, to chyba pytanie, co by zrobił ten ktoś, kto to zrobił. A jeśli pytasz o zdradę, to jeżeli by tak było, to łeb do wora a wór do jeziora, pytanie powiedz Egipcie i kolorowej, że niech pójdą do USA tam jest niespodzianka, wiesz co, zrobię ci większą niespodziankę. Ty sobie pójdź o dwudziestej drugiej do sypialni rodziców, tam czeka na ciebie większa niespodzianka. Kto będzie zły w czwartym sezonie? Ten, któremu się on nie spodoba, czemu większość świata ma w dupie nowe zagrożenie. A ty co byś zrobił, gdybyś był w szkolnym kiblu w czasie straczki, a właśnie zaczynałaby się lekcja, na której masz pisać poprawę na wagę przejścia do następnej klasy? Zagrożenie obstrania spodni czy niepoprawienie oceny. Mam nadzieję, że rozumiesz. Są zagrożenia ważne i ważniejsze. Skoro Egipt ma skaleczone oko, to dlaczego nie nosi opaski na oku tak jak ten paskowany Kraj? Ponieważ zamówili z Szopi dwa, ale jak to w Afryce? Jedną opaskę porwała małpa. Podobno do dziś w niej chodzi. Pytanie do Nigerki. Dlaczego pomogłaś Polsce w pierwszym sezonie? No wiadomo dlaczego. Szukała prawdziwego mężczyzny i jak mnie zobaczyła, to nie mogła się oprzeć. Gówno prawda. Przegrywał z tymi krasnałami, to mu dupę uratowałam, obserwowałam go. Trochę się bałam, że mnie zaatakuje jak innych, ale pomogłam mu, bo dostrzegłam potencjał. Piszcie komentarze, a ja na nie odpowiem. Pozdrawiam.